My na początku tej kadencji, żyjąc trochę jakby na innej planecie, jeszcze w innych uwarunkowaniach finansowych, przed wojną, przed pandemią, zbudowaliśmy wizję, w jakiej chcemy zmieniać miasto. I te ostatnie lata, one nam nie pozwoliły budować tej jakości życia, bo to były lata, w których musieliśmy oszczędzać i ograniczać bardzo wiele wydatków. Do komunikacji miejskiej dodaliśmy 50 milionów złotych. Ale wzrost kosztów środków napędowych, benzyny, oleju napędowego, prądu, to wszystko spowodowało, że pomimo tego, że wydajemy o 50 milionów złotych więcej, to była konieczność zawieszania. I to, co jest ważne, to jest to, żebyśmy wyszli z tego czasu, żebyśmy myśleli o tym, że krok po kroku będziemy przywracać normalność w takich wymiarach jak dostępność, komunikacja miejska, edukacja, z której jesteśmy dumni, żeby mogła żyć Gdynia pełną piersią, z oddechem i ze świadomością, że każdy rok to droga ku lepszemu. Bardzo nam zależy, żeby Gdynianie się integrowali, żeby się poznawali, żeby realizowali swoje pasje, wspólny spędzany czas, albo sięgając po książkę, albo czasem gotując, często na zajęciach takich rekreacyjnych, ćwiczeniach wspólnych, można poznać sąsiada. Myślę, że warto, żeby powstawały takie przestrzenie, w których nie wydając pieniędzy można spotkać się z przyjaciółmi i temu służą właśnie przystanie sąsiedzkie. Dzisiaj w Gdyni statystycznie na 1000 mieszkańców przypada 720 samochodów, więc jakbyśmy odliczyli najmłodszych, którzy nie mogą jeszcze mieć prawa jazdy, i tych najstarszych, którzy już nie podróżują, w zasadzie statystycznie każdy dorosły gdynianin ma swój samochód. Tych, którzy aspirują do przestrzeni, szczególnie w tych najbardziej uczęszczanych częściach naszego miasta, jest więcej niż tylko kierowcy samochodów. To są rowerzyści, to są też piesi, którzy chcą mieć pewną przestrzeń do spacerowania. Nie zawsze chcą, by ulice były parkingami. Wszędzie samochody i ich parkowanie musi podlegać pewnej regulacji po to, żeby sprowokować pewien ruch, żeby, jak to się mądrze mówi, fluktuacja, przemieszczanie się tego samochodu dawało szansę, że inny z tego miejsca też skorzysta. Gdynia jest miastem ludzi wolnych, więc każdy musi dokonywać wyboru. Każdy ma prawo do tego wyboru. Jak ktoś będzie chciał, niech jeździ samochodem, ale pokazujmy, że można inaczej. Mamy komunikację miejską, która jest nowoczesna, i autobusy elektryczne ładowane z sieci, pięknie zaprojektowane, klimatyzowane pojazdy. No i co ważne, bardzo konsekwentna, realizowana od lat polityka budowania buspasów. One powodują, że autobusy czy trolejbusy, nie stojąc w korkach, mogą sprawnie, punktualnie przemieszczać się. Poza tymi elementami naszego systemu komunikacji działa bardzo rozbudowany system ulg. Gdyńska młodzież do roku 20 nie płaci za przejazdy komunikacją miejską, także osoby powyżej 70 roku życia. Rodziny wielodzietne. To wszystko powoduje, że mieszkańcy chętniej i częściej, zamiast przemieszczać się swoimi ukochanymi samochodami, będą wybierać komunikację miejską. Do tego potrzeba nowoczesnego taboru, bo chcemy z uśmiechem wchodzić do autobusu czy trolejbusu, wygodnie się przemieszczać, no bo tak musi myśleć każde nowoczesne miasto. Pamiętam taką chwilę, kiedy na uroczystości otwarcia Parku Centralnego podeszły do mnie młode osoby, które się nie tak dawno z Krakowa przeprowadziły do Gdyni i opowiadali mi historię, w której opisywali, co powodowało, że oni wybrali Gdynię. Jakość środowiska, jakość przestrzeni, oferta kulturalna, oferta gastronomiczna, jakość na rynku mieszkaniowym, tempo życia, dostęp do morza. Myślę, że patriotyzm mieszkańców Gdyni bierze się z tego, że oni kochają to miasto i odkrywają, że szukamy w Gdyni takich przestrzeni, które są dla nas. Dzisiaj, kiedy robimy badania, okazuje się, że najbardziej rozpoznawalną marką Gdyni jest kultura. Możemy powiedzieć, że ta kultura stała się bardzo takim istotnym elementem, składnikiem jakości życia. Jakość życia to jest taka kwintesencja, to jest to, co powoduje, że nam się dobrze w tym mieście żyje, że lubimy to miasto, że to miasto przyciąga i że staje się ona takim czynnikiem pokazującym jego nowoczesność. Sport to z jednej strony kluby wyczynowe, wielki sukces i to jest rzeczywiście coś, co powoduje takie budowanie patriotyzmu lokalnego, ale z drugiej strony ten sport także wyczynowy, choć także inne dyscypliny sportu, one powodują, że jak on się dzieje wokół nas, to on zachęca do tego, co staje się taką
kulturą sportową. Nie ma bardziej radosnych momentów, kiedy mam okazję przemieszczać się po Gdyni, kiedy widzę właśnie młodszych, starszych ludzi, którzy w różnych miejscach na różne sposoby biegają, jeżdżą na rowerze, jeżdżą na rolkach. No znowu, to jest taki nowoczesny model człowieka, tak? Odważny, przedsiębiorczy, wrażliwy, kulturalny, ale też, który dba o to, żeby móc rozwijać się w tych obszarach, jest też aktywny sportowo. Edukacja, tak? Myślę, że taką szansą życiową, którą budujemy dla gdynian, w momencie, kiedy są w młodym wieku, to możliwość zaoferowania edukacji na europejskim czy światowym poziomie. Po edukacji jest rynek pracy, tak? Bo jeżeli się dobrze wyedukujemy, no, chcemy odnajdować dobre miejsce pracy, które jest nowoczesne, dobrze opłacane, żeby każdy, kto ma jakiś pomysł na pracę, na biznes, tutaj mógł zrealizować swoje marzenia. Kolejny element jakości życia to jest wysoka jakość oferty kulturalnej. Chcemy po prostu spędzać fajnie czas. Chcemy pójść do kina, do teatru, chcemy uczestniczyć w wydarzeniach, chcemy brać udział w festiwalach. Każdy może znaleźć, jak troszkę w takiej ekskluzywnej bombonierce, coś dla siebie, wybrać to, co mi odpowiada. I myślę, że właśnie jakość życia to jest w najkrótszym spojrzeniu taka kwintesencja tego, na czym się trzeba skupić w najbliższych latach, żeby się po prostu nam żyło bardziej wygodnie.